Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie w drugim tygodniu Wielkiego Postu. Ruszamy dalej drogą naszych rekolekcji internetowych. Dzisiaj pytanie, czym dla Ciebie jest świadectwo? Posłuchajmy najpierw naszych gości. To pokazywanie, że życie z Bogiem to normalność, że On to życie przenika, że jest w nim stale obecny, nie jest dodatkiem, ale treścią tego życia. Przykład życia albo mówienie z mocą o Jezusie. Ważne, żeby było krótkie, radosne i skoncentrowane na Panu. Z racji na działalność, jaką prowadzimy, czyli ewangelizacja, tak to mówią, koncertowanie, zwał jak zwał, ale jest to element naszego życia codziennego, tak mogę powiedzieć, bo poza tym, że wychodzimy z tym do szerszej publiczności, do ludzi, to też jakoś, nie wiem, w gronie, w rodzinie staramy się głośno przyznawać do Jezusa, do tego, jak On w naszym życiu działa, jak je zmienia i po prostu dawać świadectwo. Świadectwo to przyznawanie się na przykład do tego, że jestem z Oazy, ale też przyznawanie się do kogoś, kogo kocham, czyli do Jezusa. Testimonium, świadectwo, to jest po prostu zgodność tego, co mówię, co głoszę, z moim życiem, z moim postępowaniem. To wizytówka mojego życia, to coś, co przyciąga innych do modlitwy, do służby, do Pana Jezusa. To jest taki papierek lakmusowy tego, czy to, w co wierzę, nie jest jakąś pustą teorią. Non-stop gdzieś jeszcze coś głoszę w szkołach dla młodych i wiem, że tylko świadectwo do nich trafia. Nie trafia już zupełnie puste gadanie czy teoretyzowanie. A czym świadectwo jest dla Ciebie? Jak odczytujesz jego miejsce w swoim życiu? Czy jest w ogóle obecne? Pomyśl chwilę, a później podziel się z nami. Dobrego dnia, pełnego świadczenia o tym, który jest naszym Panem. Do zobaczenia. Z Bogiem.